Każdy sierpień ma swoją specyfikę. Wydarzenia tego miesiąca są przeróżne, bogate w wydarzenia historyczne, ale też duchowe. Myślę, że dla wielu naszych diecezjan sierpień to kojarzy się przede wszystkim z pielgrzymką. I ci, którzy byli już na pielgrzymce, wiedzą, że każda pielgrzymka jest inna. Nie ma takiej samej drugiej pielgrzymki, zwłaszcza ci, którzy byli już kilkanaście razy, wiedzą, że każda pielgrzymka wnosi swoją jakość, swoją nowość duchowego przeżycia. Dlatego w tym roku, kochani, zapraszam Was w sierpniu na to najważniejsze wydarzenie duchowe tego miesiąca, pierwszą pielgrzymkę tarnowską, gdzie zapewniam, że wiele duchowych przeżyć, dzięki temu, że będzie nas prowadził Duch Święty, będzie nas umacniał, będzie nas ożywiał, będzie nas ochładzał i będzie nas rozgrzewał. Na tej pielgrzymce wiele na pewno ciekawych przeżyć będzie. Zachęcam, żebyście wyruszyli razem z nami, a nawet gdybyście nie mogli iść pieszo, to bądźcie z nami duchowo.